W ramach 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbiórka środków pieniężnych przebiegła bardzo spokojnie. W powiecie tarnowskim doszło jednak do incydentu z udziałem wolontariuszy. W godzinach popołudniowych mieszkanka domu jednorodzinnego zauważyła w rejonie swojej posesji zaparkowany samochód, w którym siedziały 3 osoby. Zainteresowała się, ponieważ rozpoznała wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zaczęli coś manipulować przy tych swoich puszkach. Kobieta zablokowała przejazd temu mężczyźnie. Dziewczyny wyszły z samochodu, oddaliły się, natomiast mężczyzna czekał na przyjazd patrolu policji. Dość szybko policjanci ustalili i zatrzymali te 2 kobiety. Zostały one doprowadzone do komisariatu policji Tarnów Zachód, gdzie okazało się, że faktycznie wylot wrzutowy do puszki jest uszkodzony. W tej chwili prowadzone jest postępowanie w związku z uszkodzeniem oraz kradzieżą, próbą przywłaszczenia pieniędzy, które były przeznaczone dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszystkie osoby zostały przewiezione do komisariatu policji Tarnów Zachód i po przesłuchaniu zostały zwolnione. Zatrzymani przyznali się do uszkodzenia puszek i kradzieży pieniędzy. O kwalifikacji prawnej zdecyduje prokurator nadzorujący prowadzone postępowanie. Za nami 12. już akcja oddawania krwi w Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie. Do dzielenia się swoim najcenniejszym darem uczniów tej szkoły wcale nie trzeba było długo namawiać. Cieszymy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Mimo że uczniów w każdej szkole jest coraz mniej, to mimo wszystko średnio co roku przybywa nam po 10 osób, które oddają krew. Także cieszymy się z bardzo dużej frekwencji i zainteresowania. Średnio podczas jednej akcji oddawane jest nawet 160 litrów krwi. Przypomnijmy, że oddać krew może każda pełnoletnia i zdrowa osoba. Kobieta musi ważyć przynajmniej 50 kg, a mężczyzna 60. Jak te warunki spełnia, może zostać krwiodawcą. W tarnowskich szkołach ilość krwi jest mniej więcej na stałym poziomie. W jednym roku troszkę więcej, innym troszkę mniej. Niemniej ta krew jest zawsze potrzebna. Do przeszczepów bardzo dużej ilości krwi są potrzebne. Dlatego tym bardziej ważne jest, aby zaszczepić młodzieży tą potrzebę, która później młodzież skończy szkołę i mam nadzieję, że część tej młodzieży będzie w stanie oddać krew, aby właśnie komuś gdzieś tam się przyczynić do lepszego życia. Dodajmy, że Zespół Szkół Budowlanych jest jedną z najbardziej aktywnych szkół prowadzących zbiórkę krwi. Akcja prowadzona jest tam 2 razy do roku. W Tarnowie po raz pierwszy odbędzie się Festiwal Kobiecości. W programie zaplanowano wiele atrakcji. Przede wszystkim wizyty 2 gwiazd to jest pani Małgorzata Domagali, którą Sylwia osobiście zaprosiła i dzięki niej tak naprawdę się znajdzie na tym festiwalu. I Elżbieta Krzyżaniak. To są 2 osoby, które zajmują się rozwojem osobistym, działają na rzecz kobiet i chcemy, żeby nas wsparły w tym przedsięwzięciu. Zapraszamy serdecznie wszystkie kobiety, które chcą rozwijać się, iść do przodu, poczuć jakąś pasję w sobie. Festiwal odbędzie się 27 stycznia o godzinie 12. Doceniajcie, moi kochani, zdrowie. Nie dajcie się stresowi. Odpoczywajcie dużo, żebyście nie musieli takiego dziadostwa przechodzić. Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu dnia 19 stycznia 2018 roku o godzinie 14, po czym nastąpi wyprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku żona, syn i rodzina.